Telewizorni, przy następnym wejściu, można powiedzieć, drugim odcinku naszego dzisiaj, naszej serii wywiadów. Jesteśmy w progresji. Koncert Rock and Roll. Wielu wspaniałych muzyków, wykonawców. Spotkaliśmy właśnie Kazona z Nocnego Kochanka. Przed chwileczką. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Przez wielu wspaniałych muzyków jestem ja. Tak jest, wśród tych wielu, wielu znakomitych jest Kazon z Nocnego Kochanka. Widziałem przed chwilą Ciebie właśnie w świetnym występie z Majką Jeżowską. Jak to się stało, że doszło do tego spotkania scenicznego? Kto kogo zaprosił? Opowiedz o początku. Ja myślę, że to musiało się wydarzyć kiedyś. Ja bardzo się cieszę w ogóle, że to się wydarzyło. Że to jest w ogóle strasznie dziwna sytuacja, kiedy wychowujesz się na muzyce pewnej osoby i mija te 20 lat. Od kiedy jest nawet więcej, jak jesteś dzieckiem i nagle spotykasz tą osobę na scenie i z nią grasz, to jest w ogóle super, super przeżycie. I powiem szczerze, że jak zobaczyłem, jaki numer Majka chce zaśpiewać, to od razu napisałem do Jaśka, który jest organizatorem tutaj całego tego koncertu. Mówię, ja chcę zagrać ten numer, bo muszę nie tylko zagrać z Majką, ale też usłyszeć, jak ona w ogóle śpiewa numer Agnieszki Chylińskiej, to jest w ogóle niesamowite. I sobie poradziła idealnie. Na tym Woodstocku, na którym ona zaśpiewała swoje rockowe, rockowym stylu, swoje kawałki? Byliśmy wtedy na tym Woodstocku, byliśmy dosłownie chyba na 2-3 numery, bo mieliśmy też spotkanie w jakimś namiocie innym, chyba antyradia, z fanami, więc nie mogliśmy być na całym koncercie, ale przyszliśmy dosłownie tam z 2-3 numerów posłuchać i to było w ogóle super przeżycie. Tak. Zobaczyć też, że Majka, która jest znana głównie z jednak tych piosenek dla dzieci, słucha dla 30 tysięcy dorosłych ludzi, którzy też jednak wychowali się na tej muzyce. To było super przeżycie i bardzo się cieszę też, że Majka w ogóle może jakby przeżyć trochę drugą młodość. Nie wiem jak to określić, ale wiesz, ona wychowywała tych ludzi, a teraz ci ludzie są dorośli i przychodzą na jej koncerty. To jest super. Nocnego Kochanka. Jest antyradio, jest plebiscyt na płytę, tak? Tak. Roku. Tak. Powiedz trochę o tym, to trwa już jakiś czas. Tam jest głosowanie na utwór, tak? Na zespół. Znaczy, jak tam jest? Wydaliśmy płytę we wrześniu poprzedniego roku i teraz plebiscyt jest na płytę roku, na zespół roku, na przebój i na wokalistę, czyli no cztery kategorie. Okej, okay, także zachęcamy do głosowania. Zachęcamy, oczywiście. Na Nocnego Kochanka. Płyta o jeden most za daleko, przebój chyba też o jeden most za daleko, się nie mylę, ale mogę się mylić, więc dobra. Jakby... Albo cudzesy. Szczegóły na Facebooku, na Antyradium, tak, na wszystkie stronie. Szczegóły są... Ale głosujemy na Nocnego Kochanka. Zapraszamy. Głosujemy, jasne. Jakie macie plany najbliższych koncertów? Wyruszacie gdzieś teraz, czy latem dopiero? Wyruszamy na wiosnę, pod koniec kwietnia wyruszamy sobie w trasę po Europie. Jedziemy do Anglii, Irlandii, Szkocji, wracając Holandię zahaczymy, więc raczej zagraniczne koncerty. A potem wracamy pod koniec
kwietnia i chyba 30 gramy we Wrocławiu. 30 kwietnia gramy we Wrocławiu na Trzymajówce. Po polsku. Powiedz mi, na jakiej typ polskiej muzie? No już na Majce Jeczowskiej powiedziałeś, że wychowałeś się na jej piosenkach, a na jakichś innych kawałkach zespołach się wychowałeś? Jak miałeś tam 15-12 lat? Nie, to nawet wcześniej. Co to było? Zacząłem w ogóle od oddziału zamkniętego. To była pierwsza kapela, w której się zakochałem. Miałem chyba 7-8 lat, jak usłyszałem pierwszą płytę oddziału. Do dzisiaj uważam, że to jest jedna z najlepszych płyt w ogóle polskiej muzyki. Potem przez chwilę też Tilaw bardzo mi się podobał, taki stary, miałem gdzieś jakąś koncertówkę na kasecie w ogóle. Gdzieś ją mam do dzisiaj, koncertówkę Tilawu, takie właśnie lata 90. jeszcze, nie? To zanim poszli w takim trochę poważniejszym klimacie. I też Budka Suflera dla mnie zawsze była, te pierwsze płyty, aż do płyty akustycznej w ogóle, do tej koncertówki akustycznej, to uwielbiam wszystko po prostu. Byłem kiedyś na 25-leciu w sali kongresowej, byli wszyscy wokaliści, wszyscy gitarzyści, no i wszyscy, którzy grali kiedykolwiek w Budce Suflera, byli wtedy w sali kongresowej. I to jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłem. I do dzisiaj pamiętam, zresztą pamiętam też, jak ze mnie się rodzice śmiali, że jako jeden z nielicznych stałem, nie wiem, 10-letni szczyl, który stoi po prostu na loży i śpiewa wszystkie numery Budki Suflera. I wszyscy się na mnie patrzą, co się dzieje w ogóle, ja po prostu znam wszystkie numery, bo uwielbiałem Budkę Suflera. I Krzysztof Cugowski jest moim zdaniem chyba najlepszym wokalistą w ogóle polskim, jaki był i będzie. Na koniec powiedz mi, jak wiosną ruszacie w trasę, to będziesz miał trochę czasu na koncerty może jakieś? Masz coś na oku, jakiś koncert, na który chcesz się wybrać? Znaczy, najbliższy koncert mam Satriani'ego, bo wreszcie przyjedzie po 3 latach przekładania koncertu, więc idę na Satriani'ego, a poza tym chyba nic w tej chwili, bo nie wiem nawet co się dzieje. Na Blind Guardian pewnie się wybiorę, bo będą pod koniec roku. Pantera w czerwcu. Wiesz co, nigdy nie słuchałem Pantery na tyle, żeby iść. Zresztą wiadomo, że to już jest trochę inna Pantera niż była. Ale też nie jestem na tyle fanem. Ja raczej byłem zawsze fanem power metalu, heavy metalu, takiego bardziej melodyjnego. Więc takie cięższe odmiany lubię co jakiś czas posłuchać, ale to nie jest moja bajka. Byłeś teraz na Accept, czy nie? Nie. Nie, ja też żałuję. Nie byłem, bo też nie słucham na tyle. Acceptu. To jest jednak bardziej surowe granie. Ja lubię troszkę bardziej finezyjne. Wolałeś też Maidenów, nie? Iron Maiden to... Jeśli już, ale bardziej Blind Guardian właśnie, czy Halloween. Tego zupełnie inny biegun jakby grania tego metalowego. Więc nie miałem potrzeby iść na akcept, ale fakt, że trochę mi ominęło i może fajnie by było zobaczyć kiedyś, bo... Chociaż będzie, że tak jak kojarzę koncertówki, które widziałem gdzieś tam w telewizji, to nie wiem, czy Anthrax by mnie bardziej nie zainteresował. Proszę cię. Bo pamiętam, że kiedyś w hotelu po koncercie byliśmy i gdzieś w telewizji właśnie leciał na jakimś tam MTV, nie pamiętam już co to było dokładnie, ale leciał koncert Anthraxa. I było takie, kurde, fajnie grają. To jakby to nie jest ten gatunek, co ja normalnie słucham, ale to było takie wow. Tam się wszystko zgadza, są melodie, jest energia, bardzo fajna. To był koń na białym rycerzu, na białym rycerzu był koń. To był koń na białym rycerzu.
pancerzu był kol. Zagrasz z kimś jeszcze dzisiaj na scenie, czy? Tak, jeszcze mam w sumie dwa numery dzisiaj do zagrania, więc będzie i Ira, ale będzie też kombi. Kombi. Wiesz, mamy taki żart wewnętrzny w zespole, że jak założę okulary i ściągnę czapkę i jestem ogolony na łyso, to trochę wyglądam jak Grzegorz Skawiński. Tak, Grzegorz Skawiński. Zresztą graliśmy kiedyś, jak graliśmy pierwszy, w trakcie pandemii, jak graliśmy pierwszy Sylwester online'owy, zagraliśmy Black and White, gdzie ja zaśpiewałem i wyszedłem właśnie w okularach, byłem na łyso i śpiewałem jak Grzegorz Skawiński, próbowałem przynajmniej. I wiemy, że Grzegorz widział to nagranie i podobno mu się podobało. Nie wiem ile w tym prawdy, mam nadzieję, że jest to prawda. Coś pozdrawiam Grzegorza i to nie jest naśmiewanie się, to jest hołd. Ekstra, fajnie. Dobra, to życzymy fajnych koncertów i szczęścia, bo życzymy szczęścia, Grzesiowi też, Kupczykowi życzyliśmy szczęścia i do zobaczenia na koncertach, śledźcie dokonania naszego kochanka. Dzięki. Trzymajcie. Dzięki. Dzięki.